Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Sheltered. Po ostatniej ekspedycji nasi ludzie dokonali kolejnego wpisu w dzienniku, który mówi: człowiek, którego spotkaliśmy, był bardzo dziwny. Ciekawe, czy ludzie tak samo się zachowywali przed wojną. Nie mamy pewności, czy był rzeczywiście lekarzem, ale bez wątpienia znał się na rzeczy. Najwyraźniej można zapobiec zapadnięciu na chorobę popromienną, biorąc tabletki antyradiacyjne z wyprzedzeniem. Dobrze wiedzieć. No faktycznie, jest to dość użyteczna informacja. No tak więc, powróciwszy z wyprawy, Ronald bierze w tej chwili prysznic. Linda cały czas śpi. Daniel nie ma w tej chwili zbyt wiele do roboty, tak więc nakażemy mu wysprzątać nasz schron. No i cóż, zorganizujemy już chyba wkrótce kolejną ekspedycję. Linda wstała. Możemy zbudować kolejne urządzenie poziomu drugiego, a więc prymitywną kuchenkę. No i ta będzie niezwykle użyteczna, ponieważ po pierwsze przyspieszy przygotowywanie posiłków, a po drugie sprawi, że będą one dużo bardziej pożywne. Ok, tak więc ustawimy ją tutaj, tak aby nie była zbyt daleko od drabiny. No i cóż, czas na kolejną ekspedycję. Tak więc wyślemy na nią oczywiście Ronalda, ale ponieważ Daniel jest w tej chwili troszkę zmęczony, wyślemy na wyprawę także Kimberly. No tak więc tym razem zbadamy to spore skupisko budynków nieco dalej na północ. Zaliczymy po drodze szkołę i nakazujemy zbadanie wszystkich tych lokacji. Tak jak ostatnio, dajemy naszym ludziom metalowe rury do obrony oraz maski przeciwgazowe. Okej, tak więc ojciec z córką ruszają na kolejną wyprawę. Mamy także niestety kolejną zmianę pogody, ponieważ przestało padać i rozpoczęła się kolejna burza piaskowa. No niestety ta nawiewa radioaktywny pył. Miejmy nadzieję, że nasi ludzie nie nabawią się choroby popromiennej. No i właśnie, aby zwiększyć efektywność przyszłych ekspedycji, będziemy chcieli jak najszybciej przygotować skórzane torby. Dlatego też naszym priorytetem, poza żywnością i paliwem, będzie znalezienie nylonu i skóry. I świetnie, prymitywna kuchenka zbudowana. Nakazujemy także Danielowi dolać nieco paliwa do generatora. A nasza ekspedycja dotarła już do szkoły. Nakazujemy więc im ją przeszukać. A niestety znajdujące się na powierzchni filtry troszkę są uszkodzone, dlatego też nakazujemy Lindzie ubrać kombinezon przeciwradiacyjny i naprawić filtr wody. A z kolei Daniel naprawi filtr powietrza. Okej, mamy kolejny raport od naszej ekspedycji i najwyraźniej natknęli się oni na pewnego nieznajomego. Zobaczmy, z kim mamy do czynienia. A niech to. Mamy tutaj pewną agresywnie nastawioną kobietę, uzbrojoną w metalową rurę. No niestety ani Kimberly, ani Ronald nie są zbyt zwinni czy szybcy, dlatego też mamy chyba małe szanse na ucieczkę i będziemy zmuszeni walczyć. Okej, tak więc nakazujemy Ronaldowi atak. I super, ponieważ jest człowiekiem odważnym, jego trzy pierwsze ataki trafiają. Udaje mu się także skontrować atak przeciwnika. Kimberly nie jest zbyt silna, dlatego też nakażemy jej tylko i wyłącznie się bronić. Świetnie, mamy trzy kolejne trafienia. I kobiecie nie udało się Ronalda obezwładnić. No i cóż, nie chcemy jej niepotrzebnie zabijać, dlatego też spróbujemy ją po prostu ogłuszyć. Ale niestety bez powodzenia.
Kobieta spróbowała zaatakować Kimberly, no dlatego też Ronald nie będzie się z nią patyczkował, ponieważ nie pozwoli zranić swojej córki i dokona kolejnego ataku. Po udanym kontrataku kobieta ledwo co stoi na nogach. No tak więc spróbujmy po raz kolejny ją ogłuszyć, ponieważ nie chcemy jej niepotrzebnie zabijać. Niestety nie udaje się. Ach, Ronald otrzymał kilka trafień i zaczął krwawić. No cóż, tak więc zmuszony będzie ją zabić. Okej, tak więc zabierzemy jej skórę i metalową rurę. No i po zwycięstwie Ronald zyskuje doświadczenie w sile i zwinności. Rośnie jednak niestety także jego poziom stresu. No, ponieważ zabił człowieka. Dobra, zobaczmy co znaleźli w szkole. I zabierzemy stąd chyba tylko metalową rurę. Mamy niestety ograniczoną przestrzeń. No i cóż, co do Ronalda, no to został on lekko ranny. Nie grozi mu chyba jednak jeszcze śmierć, dlatego też niech kontynuuje ekspedycję. No niestety te naprawy na powierzchni trwają bardzo, ale to bardzo długo. Daniel jest w tej chwili przemęczony i strasznie brudny. No na pewno przydałby mu się prysznic. Okej, mamy zmianę pogody i deszcz. Mamy także kolejną transmisję. Nasi ludzie zauważyli pewien mały dom, nakazujemy więc im go zbadać. Okej, zabierzemy stąd na pewno skórę. Zabierzemy także metalową rurę oraz paliwo i żywność. Weźmy także taśmę klejącą oraz żarówkę. No, ta druga nam się przyda, ponieważ na drugim poziomie nie mamy żadnego oświetlenia. Okej, tak więc nasza ekspedycja dotarła już do skupiska budynków. A niech to, niestety Charlie domaga się karmy. Okej, tak więc nakażemy Lindzie przerwanie naprawy i nakarmienie naszego kota. Trafiliśmy na kolejną szkołę. Ponieważ nasi ludzie powrócą wkrótce z łupami, będziemy potrzebowali miejsca, aby je zmagazynować. Całe szczęście mamy odpowiednią ilość desek i gwoździ, aby zbudować niewielką skrzynię. Dobra, zobaczmy co znaleźliśmy w szkole. No i mamy tutaj bardzo dużo przedmiotów. Na pewno weźmiemy metal, który jest bardzo użytecznym materiałem budowlanym. Weźmiemy także plastik, którego potrzebujemy do masek przeciwgazowych. Weźmy także taśmę klejącą. No i mamy tutaj w końcu nasze pierwsze narzędzie, a więc szlifierkę taśmową. Przyspieszy ona budowę i dokonywanie napraw, dlatego też oczywiście ją weźmiemy. Zabierzemy jeszcze cement i to by było na tyle. Mamy jeszcze do odwiedzenia kilka innych lokacji. Nasi ludzie natrafili na pewien kościół, a przemęczony i brudny Daniel kończy w końcu naprawę. No, na pewno przyda mu się prysznic i odpoczynek. Z kościoła zabierzemy gwoździe i racje żywnościowe. Zapałek chyba na tym etapie nie potrzebujemy. Trafiliśmy na niewielki dom, tak więc go przeszukajmy. I świetnie, Linda zbudowała niewielką skrzynię. Mamy więc w tej chwili dużo więcej miejsca magazynowego. Nakażmy jej także nieco nasz schron posprzątać. A Daniel przygotowuje sobie posiłek w naszej nowej, prymitywnej kuchence. Dobra, zobaczmy co znaleźliśmy w kościele.
Okej, zabierzemy żarówkę. Zabierzemy także paliwo i żywność. No i niestety Daniel najwyraźniej nabawił się zatrucia pokarmowego. No i najbardziej prawdopodobną przyczyną był fakt, że bardzo długo się nie mył. Mamy kolejną transmisję. Nakazujemy więc przeszukanie domu. A Lindzie nakażemy naprawę prysznica i generatora, które nieco się już zużyły. Nasi ludzie natrafili w pobliżu tego domu na nieznajomych. No i ponieważ Ronald jest lekko ranny, spróbujmy się stamtąd wykraść. Trafiliśmy na kwiaciarza. No, zobaczmy, co uda nam się tam znaleźć. Mamy także poranek dnia 8. Zabierzemy gwoździe. Niestety nie mamy miejsca na żadne nowe przedmioty. No i cóż, chyba na razie obędziemy się bez żarówek i zamiast tego weźmiemy drewno, a więc bardzo potrzebny materiał budowlany. Trafiamy na kolejny niewielki domek. I mamy tutaj bardzo dużo żywności, nieco paliwa i gwoździe. No niestety więcej nie możemy zabrać. Trafiamy na niewielką aptekę. Przeszukajmy ją. Ale niestety także i tam trafiamy na nieznajomych. Nie będziemy więc ryzykować i spróbujemy ich ominąć. Okej, nasz schorowany Daniel wstał i bierze w końcu prysznic. No niestety zatrucia pokarmowego nie możemy wyleczyć i po prostu musi ono minąć. Mamy tutaj pewnego nieznajomego. No i proszę, postanowił on wejść do naszego schronu. Wywołuje nas przez interkom. No cóż, zobaczmy, czego chce. A ten najwyraźniej szuka schronienia, mówi, że jest zdolny do pracy i prosi, abyśmy go przyjęli. Ale wydaje mi się, że póki co nikogo nie potrzebujemy. Okej, mamy materiały na kolejny przedmiot poziomu 2. Nie potrzebujemy chyba jeszcze lodówki. Przyda nam się jednak przynajmniej jedna gaśnica. Niestety Daniel nam tutaj wymiotuje. A nasza ekspedycja w końcu powraca. No niestety Ronald także nie wygląda zbyt dobrze. Zdobył jednak bardzo dużo doświadczenia i kolejny poziom percepcji. Mamy w tej chwili mnóstwo miejsca, możemy więc wszystko bez problemu zabrać. Ronald kładzie się spać, jednak cały czas krwawi. Nakazujemy więc mu jak najszybciej tą ranę zabandażować. No i ponieważ mamy szlifierkę taśmową, nasza budowa i naprawy zostaną przyspieszone o 10%. Mamy także dość materiałów, aby wytworzyć pierwszą skórzaną torbę. Tak więc nakazujemy tego dokonać Lindzie. O, niestety Daniel cały czas wymiotuje. No tak więc niech posprząta to Kimberly. Okej, także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.